I konie wystartowały. Z opóźnieniem ruszył Florian. Na prowadzeniu w tym momencie jest Emily. Zaraz za nią Hegra. Następnie jest Dylan. Jestem również Elgaro. Stawkę zamyka Florian. Emily na prowadzeniu. Zaraz za nią jest Hegra. Około 1400 metrów do celownika. Tempo jest dosyć mocne. Emily, Hegra, następnie Elgaro. Później obok siebie są Damora oraz Dylan. Stawkę zamyka Florian. Około 1200 metrów do celownika. Niezmiennie na prowadzeniu jest Emily. W ślad za nią podąża Hegra, następnie Elgaro. Wszystkie konie są dosyć blisko siebie. Emily na prowadzeniu cały czas, zaraz za nią Hegra. Konie wchodzą w zakręt. Emily cały czas na prowadzeniu. Za nią Hegra, te dwie klacze troszeczkę oddaliły się już od stawki. Stawkę cały czas zamyka Florian. Konie są w połowie zakrętu. Emily razem z Hegrą, ale w tym momencie dogonił je Elgaro oraz Damora. Hegra już jest na przedzie stawki, a Elgaro zamyka ją. Hegra wyprowadza na prostą finiszową. Hegra, obok niej Emily, po zewnętrznej jest również Dylan. Hegra, 450 metrów do celownika. Hegra, ale finisz rozpoczyna Dylan, po zewnętrznej bliżej państwa. Dylan wydaje się, że już objął prowadzenie, ale również Damora. Damora i Dylan, Damora i Dylan, a po zewnętrznej jeszcze Florian. Damora na 250 metrów przed celownikiem jest na pierwszym miejscu. Damora oraz Dylan. Damora, Dylan, Hegra oraz Florian. 150 metrów do celownika. Damora już wydaje się nie przegra tej gonitwy. O drugie miejsce walczy jeszcze Dylan i Florian. Damora wygrywa gonitwę. Następnie Dylan, Florian, Hegra, Elgaro. Proszę, Emily i Elgaro zamyka stawkę. Poczekamy teraz na zatwierdzony wynik gonitwy pierwszej. Zwycięski koń będzie dekorowany na padoku, a dekorować będzie przedstawiciel Komisji Technicznej, pan Konrad Politowicz. A na padoku zaprezentują się też państwu teraz konie, które wezmą udział w drugiej gonitwie dzisiejszego dnia wyścigowego. To międzynarodowa gonitwa z płotami dla czteroletnich i starszych koni, które jeszcze nie biegały w gonitwie płotowej. To będzie ich debiut. Ścigać się będą na dystansie 2800 metrów, a w stawce mamy 7 koni, bo przypominam, że